to rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują Jadwiżanka Teresa Huspekowa, dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Cześć, witajcie serdecznie w specjalnym odcinku Zwierzęcia Liturgicznego. Spotykamy się na żywo i to w powiększonym gronie, bo jest z nami ksiądz doktor habilitowany Dominik Ostrowski, który na co dzień jest konsultorem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Konferencji Episkopatu Polski, a także jest prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Księże Dominiku, witamy serdecznie. Bardzo dziękujemy, że ksiądz zgodził się do nas dołączyć i bardzo dziękujemy wam, drodzy widzowie, bo już dzisiaj nie tylko słuchacze, ale także widzowie, za to, że jesteście z nami i dziękujemy także za waszą cierpliwość. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już jesteśmy z wami. Nie wiem, czy kwadrans akademicki jest wam znany jako tradycja, ale chyba ja się ja jeszcze studiuję, więc... W akademickim kwadransie. Tak. Akademickim środowisku. Ksiądz Dominik jest prorektorem, także myślę, że gdzieś to nas łączy. To może o to tak pierwsze jest. Pytanie właśnie. Skoro mamy ze sobą tak utytułowaną postać, bo i konsultor, i prorektor, to może warto zapytać, co tak naprawdę robi Dominik na co dzień? Na czym polega twoja praca? No przede wszystkim chyba w Komisji Episkopatu. Co to jest? Nie wiem, czy mnie słychać, ale jeśli tak, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Słychać. I dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło w tym gronie. Postaram się wam tego spotkania nie zepsuć jakimiś nudnymi tematami. Co warto powiedzieć, jeśli chodzi o pracę różnych komisji? Komisje przy episkopacie są rozmaite i zadaniem jest po prostu udzielanie jakiegoś eksperckiego głosu. Na ile są to eksperckie, powiedzmy, jakieś studia czy przygotowane dokumenty, no to też zależy trochę od jakiejś łaski błogosławieństwa, czy dany zespół po prostu nadąża za różnymi kwestiami, które się pojawiają. Wiemy, że czasami świat nas wyprzedza i nie zawsze gremia, które pomagają, powiedzmy, przy konferencji przygotować jakieś stanowiska, się dorabiają, brzydko mówiąc, ale wiąże się to z tym, też kiedyś to wyjaśniałem, że są to w sumie takie zespoły ludzi zaproszonych do współpracy, którzy trochę w wolnej chwili, albo może tak, wolnych chwil to generalnie nie mamy, ale w tych chwilach, które możemy ukraść z innych obowiązków, po prostu działamy. Stąd też pewnie będzie takie pytanie, dlaczego tak długo i tak się ślimaczą różne prace. To właśnie wynika stąd, że działamy trochę mniej profesjonalnie, niż by się to mogło wydawać na co dzień. Tak. To można zapytać w takim razie, nie wiem, o jakiś konkretny przykład czegoś, nie wiem, co na przykład taki ksiądz Dominik, nie wiem, może ustalić, może, nie wiem, napisać list albo co, no, jakiś, nie wiem, konkretny przykład tego, co takie gremium robi. Jasne. Z tych przykładów, może żeby jakoś tak wybrać takie bardziej barwne, no to powiedzmy... Czekamy. Nasuwa mi się na myśl chociażby kwestia, która właśnie jest podsuwana, prawda, przez na przykład, powiedzmy, ośrodek, jeden z ośrodków, jedna z diecezji wyszła z propozycją, żeby powrócić, albo inaczej, wprowadzić wreszcie oleje katechumenów do obrzędów chrzcielnych. Tak? To była pewnego rodzaju taka przedziwna tajemnica wiary. Dlaczego nie używamy olejów katechumenów w liturgii chrzcielnej? W Polsce. Zwłaszcza, nie mamy katechumenów. Tak, w Polsce, tak. Zwłaszcza tak, zwłaszcza w katechumenacie dorosłych, tak, jakby tego namaszczenia brakowało.
I nie, bo w zasadzie nawet nie święcono oleju katechumenów, prawda? W związku z tym nasza komisja musiała, że tak powiem, zanurkować w przeszłość, zbadać w archiwach całą historię tłumaczenia Księgi Chrzcielnej. No i na to się okazało, przepraszam was, bo ktoś do mnie pisze, a tutaj muszę się jakoś ochronić przed połączeniami. I teraz to się okazało, że była jakaś jedna czy druga dyskusja na temat tego oleju. Brzydko mówiąc, przeważyła frakcja, która była przeciwna stosowaniu takich namaszczeń, które były no, generalnie, nazwijmy to, jakoś tam budziły pewne wątpliwości i kontrowersje. I teraz Episkopat Polski w zasadzie przyjął taką argumentację, ale po zbadaniu w ostatnim czasie okazało się, że stanowisko jest dużo bardziej otwarte niż się wydawało na ten olej i olej został wprowadzony, ale trzeba było to zbadać, tak? Jakby do tego byliśmy potrzebni my, żeby sprawdzić, czy to była decyzja Stolicy Apostolskiej, czy to była decyzja Episkopatu, czy to była na przykład sugestia komisji. No i właśnie w tym momencie mogliśmy tutaj pomóc, zareagować. Wprawdzie ten olej katechumenów został wprowadzony tylko do obrzędów dorosłych, nie stosuje się to w obrzędach chrztu dzieci, no ale to właśnie dlatego, żeby też nie na takim pełnym gazie, brzydko mówiąc, wprowadzać różne zmiany, bo jak wiemy, dzieci tymi katechumenami po prostu nie są, tak? Nie stosuje się tego znaku, który mógłby w zasadzie, no, w pewnym sensie on na pewno niesie ze sobą łaskę olej katechumenów, ale jeśli dziecko nie ma się, że tak powiem, z czym zmagać, na przykład z pokusami, prawda, małe niemowlę, nie jest jakoś tam odwodzone od tajemnicy chrztu, no to ten olej w tym momencie nie jest potrzebny, prawda? A przykład to właśnie było to. I ten olej... Ja chciałam się jeszcze zapytać, jakie są rozróżnienia w uprawnieniach między Komisją Dyscypliny Sakramentów a uprawnieniami poszczególnych biskupów lokalnych? Kiedy komisja, tak. Kiedy trzeba się zwrócić właśnie do księdza, a kiedy wystarczy do biskupa danego miejsca? Jasne. Nasza komisja ma za zadanie służyć pomocą gremium episkopatu, właściwie gremium episkopatu, które służy pomocą konferencji i może też, jest to w statucie tej komisji, odpowiadać na pytania, czy powiedzmy rozjaśniać jakieś wątpliwości na terenie naszego kraju, ale nie ma władzy żadnej, że tak powiem, wykonawczej, nie może niczego zarządzać. Czasem jakieś stanowisko może wydać, ale ono jest w zasadzie trochę takim tylko komunikatem. Natomiast biskup ma na swoim terenie władzę i konferencja episkopatu ma swoją władzę. Także to tutaj by trzeba było w tych kierunkach myśleć. Natomiast ciekawa sprawa jest taka, że konferencja episkopatu ma, chociaż o ile się orientuję w prawie kanonicznym, konferencja episkopatu według prawa kanonicznego nie ma aż takiej władzy jak biskup, bo jest to właśnie ciało, które jakby jedynie zrzesza tutaj tych, którzy przewodniczą kościołom lokalnym. Mogę tutaj trochę niezbyt nieściśle się w tej kwestii określać, ale co jest ważne, że w liturgii konferencja episkopatu ma dosyć duże uprawnienia do tego, żeby wychodzić z różnymi propozycjami i zatwierdzać różne rozwiązania w Rzymie. Biskupi zasadniczo mają takie uprawnienia, jakie już są w cudzysłowie zaszyte w księdze liturgicznej. Na przykład biskup może na swoim terenie zdecydować, czy i w jaki sposób jest rozszerzona możliwość udzielania komunii pod innymi postaciami. To może zrobić biskup. Właściwie to powinien nawet to zrobić. Takie jest zarządzenie całej konferencji episkopatu z 2005 roku. Ale jeśli tego nie zrobi, to mamy tylko 5 przypadków, w których można tej komunii pod obiema postaciami udzielać i trzeba jakby czekać, tak, co dana lokalna władza wprowadzi. Może się też zdarzyć, że biskup, no co biskup może? Biskup może pozwolić na sprawowanie mszy wotywnej w niedzielę,
albo w jakiejś, jest jakaś, powiedzmy, ważna, pamiętacie, była kwestia uchodźców, no i biskupi wyrażali taką gremialną zgodę na to, żeby odprawić mszę za uchodźców, była niedziela w styczniu. To nie podlega pod komisję, to nie podlega pod konferencję, tylko pod biskupa. Nie? No jest tego trochę, pewnie nie jest to aż tak bardzo ciekawe. Myślę, że macie ciekawsze pytania. Mamy. Na przykład jedną z takich dużych, jednym z dużych tematów jest oczywiście nowe tłumaczenie mszału trzeciej edycji, które to tłumaczenie jest już bardzo zaawansowane z tego, co wiem. No i właśnie wasza komisja tym się zajmuje. Czy mógłbyś nam powiedzieć trochę w ogóle, dlaczego kolejna wersja mszału? Dla niektórych słuchaczy to jest może aż dziwne, że będą jakieś zmiany. Na czym one polegają? Skąd się wzięły? I w czym będziemy mogli je zobaczyć? W jakich punktach mszy, na czym będą polegały tak z grubsza? Generalnie nasz mszał, którego używamy, to jest, ja go sobie bardzo cenię, to nie jest jakieś złe tłumaczenie czy niewłaściwe. Trzeba też pamiętać, że on jest, ten mszał, który mamy na ołtarzach, to jest mszał będący tłumaczeniem już, nazwijmy to, nieaktualnego mszału łacińskiego, bo w 2002 i 2008 wychodzi mszał nowy w edycji trzeciej po łacinie i są tam pewne ulepszenia, są zmiany, są reformy dotyczące rozwiązań w tekstach, ale aż tak bardzo ten mszał się nie różni. Niemniej są pewne zmiany, które jakby ujednolicają pewne, nazwijmy to, udoskonalenia, które są gdzieś tam na raty wprowadzane w różnych obrzędach. Chociażby w sakramencie małżeństwa. Cóż, w sakramencie małżeństwa mieliśmy taką dziwną sytuację, że księża na przykład nie wiedzą, czy błogosławieństwo małżonków, tych nowożeńców w czasie mszy świętej z udzieleniem sakramentu małżeństwa mają odprawiać w takiej formule, że jak jest napisane w szale extensis manibus, czyli po prostu z rękami rozłożonymi, czyli mają wyciągnąć te ręce nad nimi. I w nowej edycji pojawia się ten gest błogosławieństwa, który jest związany z rękami wyciągniętymi nad małżonkami, którzy klękają. Tak? Jest taka bardzo wyraźna tutaj korekta. Podobno to jest tylko, powiedzmy, taka informacja gdzieś tam z kuluarów jeszcze z moich rzymskich studiów. Chodziło o to, że kościoły wschodnie miały do nas, jakby nie patrzeć, uzasadniony, powiedzmy, jakąś obiekcję dotyczącą właśnie sposobu udzielania sakramentu małżeństwa, w którym niejako brakowało takiego wyraźnego gestu błogosławieństwa, ponieważ w każdym sakramencie, zobaczmy, że we wszystkich sakramentach jest wyciągnięcie rąk jako gest oznaczający łaskę Ducha Świętego w kierunku tej osoby, tak, czy przedmiotu, tak jak chleba i wina, który jest, nazwijmy to, tym punktem centralnym. I błogosławieństwo małżonków w nowym szale jest wyraźnie określone w rubrykach, że oni właśnie klękają, a kapłan nad nimi wyciąga dłonie. Tu będzie pewnie dyskusja, czy nie jest to zbyt znowu takie zhierarchizowane pokazanie tego kapłaństwa jako takiego elementu, który się jakoś próbuje na siłę, tak, zainstalować w sakramencie, który udzielają sobie ludzie, bo w końcu w naszej teologii wyraźnie o tym mówimy. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o mszał, to jest ubogacenie języka. Pamiętajmy, że tamten mszał, którego zresztą używamy nadal na naszych ołtarzach, to jest mszał z roku 86, czyli tak naprawdę tłumaczenie z początku lat 80. Nie wiem, czy pamiętacie, może no ja pamiętam, ale większość pewnie z nas nie, jaka była literatura teologiczna w latach 90. Bardzo, bardzo uboga. Odczytanie w tematach teologicznych, w języku teologicznym było bardzo takie surowe. I przykładem mogą być takie słowa, które jakby trochę mam wrażenie, że poprzednia redakcja mszału postanowiła upraszczać te wyrażenia, żeby nie brzmiały zbyt dziwacznie. Na przykład misterium, tak? To było słowo,
którego było bardzo mało w tym starym polskim tłumaczeniu, chociaż po łacinie tam padało słowo misterium. I co ciekawe, to słowo misterium, nie wiem, czy byście zgadli, ale bywa tłumaczone jako najświętszy sakrament. Tak? I jest to albo na przykład święte dary, tak? Albo właśnie święte tylko, prawda? I my tutaj stosowaliśmy po prostu, nazwijmy to, uproszczoną, tak, formułę tłumaczenia. Wiadomo, że chodzi o najświętszy sakrament po prostu, tak? Jak chodzi o najświętszy sakrament, to napisz, że chodzi o najświętszy sakrament, bo nikt nie będzie wiedział, o co tutaj chodzi. Jakie misterium, tak? I w związku z tym, że przez te lata, myślę, nasza literatura też teologiczna, odczytanie, książki, to księgarnie są pełne wspaniałych rzeczy, doskonałych książek, ludzie nie potrzebują dzisiaj się bać takich terminów, prawda, jak misterium, jak właśnie przedziwny sakrament, prawda, cudowny sakrament. Tego typu wyrażenia padają w mszach, a mirabile, prawda, mirabile, czyli właśnie przedziwny, cudowny. I tych słów teraz się trochę mniej boimy. Innym przykładem jest słowo greks na przykład, czyli owczarnia. W wielu tekstach, w których po łacinie mamy greks, czyli owczarnie, owieczki, polski mszał to tłumaczył tak na skróty. Lud. To jest lud. Wiadomo, że chodzi o lud, tak? Czyli na przykład w mszy, w której jest mowa o biskupie, załóżmy msza za biskupa, no i tam mamy pasterz i owce, tak? No to niech twój lud wiernie podąża za... Rzeczywiście, to są konkretne przykłady, kiedy mamy co poprawiać. Tak się zastanawiam, na chwilkę nam ksiądz Dominik zniknął, ale ja mam taki ulubiony fragment w drugiej modlitwie eucharystycznej, którą znam też w wersji angielskiej, dlatego że w krajach anglojęzycznych takie zmiany zostały wprowadzone już kilkanaście lat temu, w 2011 roku, na ołtarzach w Ameryce i Wielkiej Brytanii, jak już gdzieś po oceanie pewnie pojawił się nowy mszał i tam była rosa. W drugiej modlitwie eucharystycznej, nie wiem jak to jest po czesku, czy tam po czesku też jest rosa, żeby Duch Święty jak rosa zstąpił na te dary. Chyba jest rosa, z tego jeszcze dobrze pamiętam, to jest rosa. A po polsku? Tak. No o, ksiądz Dominik wrócił. Więc my tu sobie gadamy w międzyczasie o mszale, tak? Musiałem się przełączyć na telefon, nie wiem co się dzieje, mamy po prostu tak. Walka trwa. No walka właśnie, trwa. Ale się nie poddajemy. Przecież słuchaj, wiesz, pod twoją nieobecność ja się podzieliłem trochę moim takim prywatnym smaczkiem, mianowicie ja przez kilkanaście lat pracowałem w Stanach Zjednoczonych i tam w 2011 roku już tłumaczenie trzeciej edycji weszło, no i między innymi te zmiany, o których mówisz, też tam widziałem, ale bardzo czekam na to, czy w polskim mszale, w tym nowym mszale będzie w drugiej modlitwie eucharystycznej rosa, czy nie będzie rosy? Będzie Rore Sanctifica, czy... Możesz zdradzić? Czy spoiler? Czy to premierowo? Znaczy, ja w tej chwili mogę wam powiedzieć, że Ordo Missa, czyli ta część centralna, czyli po prostu obrzędy mszalne, one w roku 2010 zostały praktycznie przepuszczone z małą, bardzo kosmetyczną zmianą przez konferencję episkopatu i na szczęście, to mogę też się podzielić, nie wiem, czy to są jakieś, nie chcę tego szybkiego, bo może to nie jestem uprawniony, żeby jakieś tajemnice tutaj powiadać, ale na szczęście według jednego i drugiego przewodniczącego naszej komisji my do tego wrócimy. To znaczy jest ogromna potrzeba, żeby pochylić się z powrotem nad tymi tekstami. Ale był taki dokument w 1969 roku, żebym tutaj nie skłamał, był Wielki Kongres Tłumaczy w Rzymie. I on prezentował pewną wizję, zresztą wyszła z tego kongresu duża instrukcja o tłumaczeniach, w której wyraźnie powiedziano o, ja zresztą sobie bardzo ją cenię, bo ona stosuje tak zwaną ekwiwalencję dynamiczną, czyli chodzi o to, żeby tłumaczyć teksty według treści, a nie według słów, ponieważ treść jest czasem właśnie
dynamiczna w nich, tak? I właśnie tam jednym z argumentów za tym, przeciwko owieczkom właśnie tam ktoś wystąpił, że te owieczki są nieczytelne, dlatego, bo chodzi tak naprawdę o ludzi. I zastosowano właśnie te ekwiwalencje, czyli taką równoważność dynamiczną. Jeśli chodzi o Rosę, tu jest poważny problem, bo Anglicy czy Amerykanie, ta grupa językojęzyczna, użyła tej Rosy, ale szczerze mówiąc, zrobili to mocno na siłę. I tam to, co jest w angielskim szale, czyli spiritus tui role sanctificat, to nie jest dobrze przetłumaczone i dosłownie na język angielski, bo mam wrażenie, że tego się po prostu nie da przetłumaczyć w taki sposób. Język łaciński ma swoją dynamikę, która jest praktycznie niemożliwa do oddania w niektórych momentach. I na przykład Anglicy mówią like the dewfall, tak? Czyli jak rosę, ześlij ducha jak rosę, tak? Ześlij ducha jak rosę. A to jest po łacinie jednak jest zupełnie co innego. Spiritus tui rore sanctifica dosłownie oznacza uświęć rosą twojego ducha. Tak? I teraz pytanie jest po polsku się da. Proszę, jak fajnie to brzmi po polsku. Tak, nie? Tak. Uświęć rosą twojego ducha te dary. Dosłownie tak to znaczy. I teraz uwaga, ta rosa i spiritus świetnie się ze sobą rozumieją, bo te dwa łacińskie wyrazy rosa i spiritus oznaczają coś, co jest lotnego, przenikającego. Tak? Zarówno rosa, jak i spiritus. Zresztą nasze bardzo, bym powiedział, prozaiczne używanie słowa spiritus. Ale spiritus oznacza substancję, która jest taka właśnie lotna, przenikająca. Zresztą tutaj mamy też angielski spirit. I co? I teraz rosa i spiritus oznaczają pewien wymiar działania tego, co po hebrajsku wyrażamy przez ruach, tak? Czyli taki duch, który unosił się, on się nie bez powodu unosi nad wodami, ten duch. Duch i ruach i wody to jest połączenie. I jeden z naszych profesorów, wspaniały, też bardzo taki dynamiczny te wykłady były, wyraźnie mówił o tym, że wilgoć, tak? Wszelka wilgoć, która się pojawia w poezji, powiedzmy tego typu, ma bardzo duży związek z życiem i z boskością, z której to życie wynika. Na przykład, jak wiecie, biskupi tchną do krzyżma, do oleju, prawda? Dosłownie, dmuchają, prawda? Tak. Tam jest alat po łacinie, czyli on tchnie, ale w tym wykładzie, pamiętam, on to dokładnie opowiadał jeden z tych profesorów, w rzeczywistości to było coś więcej niż tchnie, tak? To było po prostu autentycznie, tak? Ten twój oddech, tak? To tchnienie, ono nie było suche. Że tak powiem. To bardzo, 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 bardzo eufemistycznie, tak? Może dlaczego? Dobrze, że teraz to robimy tak bardziej metaforycznie jednak, tak. Doceniamy. Tak, robimy to metaforycznie. No, sublimacja. Ale pojęcia. To jest właśnie spirit, tak? Nie jest sublimacja. Oczywiście jesteśmy bardziej wysublimowani, to inna sprawa. Niemniej zobaczcie, że co robi Jezus z tym człowiekiem, któremu uzdrawia oczy i go namaszcza, jego na oczach. Pluje na ziemię i ze śliny robi błoto, i namaszcza go tym, tam jest użyty dokładnie ten sam czasownik przy namaszczeniu tymi oczami, które stosujemy później przy namaszczeniach, na przykład olejami, chociażby chrzcianin. To jest fascynujące, słuchaj, i tak sobie myślę, jest... słuchając, no właśnie o rosie i o tych różnych kontekstach, to jest tak fascynujące, że aż się boję, bo to znaczy, że każde słowo, każdy termin, każde pojęcie używane w liturgii można tak, mówiąc kolokwialnie, rozkminiać od różnych stron, no to kiedy ten mszał będzie leżał gotowy na ołtarzu? Czy da się to kiedyś skończyć? Znaczy, ja myślę, znaczy on już w tej chwili na szczęście, w ogóle Bogu dzięki, po pierwsze została wykonana największa praca, po drugie teraz można tylko, właściwie to by można było już go wydawać, tylko teraz trzeba go po prostu sprawdzić, bo on powstawał tak długo, przez 15 lat ktoś przy nim majstrował jeden zespół, drugi zespół, trzeci. I ja na przykład w tej chwili śledzę w tych tekstach pewne niejednolitości, tak?
Trzeba było się zdecydować na jakąś tam stylistykę. To może z tym nie jest do końca ważne, ale innym przykładem jest to, że dzisiaj jesteśmy, mam nadzieję, nasza komisja jest też złożona z ludzi, którzy mają taki szacunek dla misterium, dla tajemnicy. Ja to bardzo sobie cenię. Jeżeli są terminy, których nie potrafimy przetłumaczyć, nie potrafimy się z nimi uporać, to ja w tej chwili o to też jakoś tam zabiegam, żeby się nie bać, zostawiać teksty nam nieznane. I takim terminem jest słowo paraklet. To słowo oznacza wiele rzeczy, ale na pewno nie oznacza pocieszyciel. Tak? To nie jest tak proste, takie proste przełożenie, że paraklet jest pocieszyciel. No i mamy taką zabawną sytuację w ogóle. Zresztą to jest pewnego rodzaju dynamika w ogóle reformy liturgicznej. Myślę, że każdej reformy i w ogóle rozmawiania z ludźmi i z gremiami. No, w każdym zarządzie, w każdej grupie, która musi zdecydować, mamy ścierające się tendencje, na pewno jakąś taką właśnie reformatorską, później jakąś tam konserwatywną. I powiem wam, że był taki ciekawy wątek związany z wprowadzeniem nowego lekcjonarza. Ten nowy lekcjonarz, ja sobie go nie aż tak bardzo czuję jak niektórzy, bo on jest pewnym efektem. Powiedziałeś to na głos. On jest pewnym efektem takiej przedziwnej sytuacji, kiedy piąte wydanie Biblii Tysiąclecia, które bywa już poprawiane, już jest poprawiane, ono po prostu trafiło do tego lekcjonarza, ale z drugiej strony trzeba ten lekcjonarz, zresztą ja sobie z tego się też jakoś tam nie wstydzę tak powiedzieć, tego, że lekcjonarz to jest po prostu tłumaczenie. Tłumaczenie zawsze musi mieć tą swoją taką pokorę, że nie jestem doskonały. Tak? Ja nie jestem doskonałym tłumaczeniem, bo tłumaczenia zasadniczo nie mogą być doskonałe. To jest po prostu albo jest oryginał, albo nie. Prawda? I teraz z tym tłumaczeniem wydarzyła się taka dziwna rzecz, że Pismo Święte, Biblia Tysiąclecia, która jest uznanym tłumaczeniem, też ewoluuje. Też ktoś tę Biblię wydaje, nazwijmy to, w nowszej wersji, w nowszej edycji. Teraz mamy piątą edycję Biblii Tysiąclecia, która trafiła do lekcjonarza. No i fajnie, trafiła do lekcjonarza, ale w tej Biblii są wyrażenia, które dzisiaj biblistów już denerwują i oni szykują szóste wydanie Biblii. Więc jest to ciągłe te napięcie między tym, czy czekamy na produkt, czy używamy już tego, który mamy. Nie wiemy, ile czasu będzie powstawał szósta edycja tysiąclatki, ale w piątej są jakby operacje, które mogą wzbudzać taką kontrowersję. Ale uważam, że akurat dobrze się stało, że w piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia pojawia się słowo paraklet, które nie jest tłumaczone jako pocieszyciel. Czyli Jezus mówi, że pośle wam ducha parakleta, innego parakleta da wam, prawda, który on wam wyjaśni. To jest święty Jan. I teraz ten paraklet trafia do lekcjonarza, no bo to jest piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Ale w szale jest pocieszyciel. I teraz w rytuale, właśnie pontyfikale, czyli w obrzędach bierzmowania, pojawia się tak, jest rubryka, czyta się Ewangelię. No dobrze, to Ewangelię czytamy z lekcjonarza, którym jest paraklet. A za chwilę modlitwa mówi, prosimy Cię, Panie, ześlij na tych swoich wybranych ducha, po łacinie parakleta, a po polsku pocieszyciela. I myśmy uczciwie to zrobili, że nasza komisja wypisała przy tworzeniu nowej edycji też Księgi Bierzmowania, bo była poprawiana ze względu na różne nieścisłości w tłumaczeniach dotyczących prezbiterów i tak dalej. Więc biskupi dowiedzieli się na zebraniu plenarnym, właśnie z naszej komisji taka lista przyszła, co wolicie? Czy wolicie parakleta w tej modlitwie, czy wolicie pocieszyciela? Tak? No i było głosowanie? Było głosowanie i okazało się, że jednak... Kto wygrał? Wygrał pocieszyciel. Wygrał pocieszyciel, ale ja się nie gniewam na tą sytuację, ponieważ to jest po prostu coś normalnego. Zawsze tak było i myślę, że zawsze to jest bardzo klasyczne w każdej społeczności, że
No, jest jakaś refleksja, która mówi, może jeszcze nie jesteśmy gotowi, tak, żeby ta modlitwa była. Ale zobaczcie, że już w tej chwili taka dychotomia będzie, bo w modlitwie cały czas jest pocieszyciel, a w lekcjonarzu już jest paraklet, nie? I teraz czego my się uczymy przez tę sytuację? Uczymy się tego, żeby respektować wyrazy, których nie znamy i które by trzeba było zgłębić, bo paraklet to jest coś więcej niż pocieszyciel. Co ciekawe, ktoś z moich chyba, nie wiem czy to już teraz nie pamiętam, zapytał, no to ja nie pocieszę, ja takiego pocieszenia, ja nie potrzebuję pocieszyciela, bo ja nie jestem smutny. Prawda? Czyli Duch Święty To miałby być, problem. miał skoro ma pocieszać, no to pociesza tych, co są smutni, tak? Więc jakby i tutaj w tym kluczu słowo pocieszyciel, chociaż jest piękne, nie trafia w głębie parakleta. Paraklet to jest ktoś, kto jest przywoływany na pomoc, tak? To jest ktoś, kto jest adwokatem, to jest ten, który parakaleo, ten, którego wzywam paraklet do mnie, tak? No, słuchaj, masz Jest ciekawa rzecz fascynującą pracę, anglicy. Dominiku. Tak, słucham i zazdroszczę ci trochę. Moja praca nie jest aż tak wciągająca, niestety, może się O, przekwalifikuję, myślę, że jest ale. ciągnąca. Bo użyłeś takiego sformułowania a propos tego głosowania, prawda, czy paraklet, czy pocieszyciel, że zawsze tak było, nie? Tylko, że to zawsze tak było w kontekście pocieszyciela, no to jest przecież od momentu, kiedy liturgia w językach narodowych nam się pojawiła. I może to jest taki dobry moment, żebyśmy przełączyli biegi trochę, zmieniamy biegi, bo mamy sporo pytań od naszych słuchaczy. Jak wiesz, pewnie myśmy też przez kilka odcinków rozmawiali o konstytucji, o liturgii w jej 60. urodziny, tak? No i gdzieś tam myśmy tak optymistycznie mówili o tych zmianach sprzed 50 lat około. Aczkolwiek wiele pytań było, no, takich mniej optymistycznych niż nasza opowieść. My dzieliliśmy się naszym przeżywaniem odnowionej liturgii Własnym doświadczeniem. i własnym doświadczeniem. I myślę, że nasi słuchacze też jakoś może z własnego doświadczenia, zarówno tego, co do niedawna nazywaliśmy formą nadzwyczajną, jak też formy zwyczajnej, czyli po prostu odnowionej liturgii Pawła VI. Z tego doświadczenia oni te pytania stawiali i mamy ich kilka takich wypisanych. Ja bym, zmieniając te biegi, zapytał ciebie, bo wiem, że też masz doświadczenie z liturgią, powiedzmy umownie trydencką, tak, że nie wiem, czy dalej odprawiasz, ale chyba w Świdnicy był taki czas, że regularnie się tym Tak, zajmowałeś. no Może teraz opowiedz. chyba mi się skończyło pozwolenie, bo to chyba na rok mi się dawało ostatnio. No właśnie, Nawet ale. nie sprawdzałem. Ups, Tak, no to. ale to nie szkodzi. To znaczy, mów, bo temat jest absolutnie, no taki No właśnie, więc takie pierwsze energetyczny. osobiste pytanie dla ciebie. Czym to było, jak właśnie będąc księdzem już uformowanym lata, dziesięciolecia po soborze, w nowej liturgii, odnowionej liturgii, ten moment, kiedy spotkałeś już nie tylko gdzieś w podręcznikach o historii liturgii, ale no, dotknąłeś, odprawiając, celebrując, jak to było? Co czułeś? Ja myślę tak, ja się chwalę, jeśli ktoś pyta mnie o tę starą liturgię, ja się chwalę, że gdyby nasze środowiska w kościele korzystały z tej liturgii tak, jak ja to robiłem, to w ogóle nie byłaby ona dzisiaj zakazana. To znaczy, jakby nie zostałaby ona dzisiaj zatrzymana. Ponieważ ja byłem, tutaj oczywiście trochę to przejaskrawiam, ale ja byłem właśnie człowiekiem, który starał się bardzo dokładnie zrealizować to, co Benedykt XVI w swoim motu proprio Summorum Pontificum napisał. On napisał tak, ta liturgia nie jest dla miłośników, którzy będą starego rytu, którzy będą tylko się w starym rycie odnajdywali, ale ona jest dla tych, którzy są uformowani i formują się w nowej liturgii, a chcą się ubogacić starą liturgią. I na odwrót, ci, którzy chodzą na starą, mają się ubogacać nową. Oczywiście tutaj jest bardzo dużo takich napięciowych opinii. Natomiast co jest moim doświadczeniem bardzo pozytywnym, ja nauczyłem się tej liturgii po prostu z przyzwoitości, dlatego że nie wyobrażałem sobie, że może być liturgista, który po prostu krytykuje czy wypowiada się na temat liturgii starej i jej nie umie odprawiać. Dlatego chciałem się tego koniecznie nauczyć, tego obrzędu. Na ile potrafiłem, siedziałem przecież to wielogodzinne też takie szkolenia
autoszkolenia. Tak, wieszałem sobie przed nawet lustrem? Wszystkie te... Tak, oczywiście, a jakże? Przy goleniu uczyłem się modlitw, prawda, do przygotowawczych do mszy, prawda? Zresztą bardzo piękne i można powiedzieć, że łacina ma taką dla mnie osobiście niezwykłą siłę, że jak odprawiam na przykład jakąś modlitwę po łacinie sam, modlę się, nie wiem, do Matki Bożej, jest taka Maria po komunii, o Maria Virgo Matem Sanctissima. Kiedy próbuję ją powiedzieć po polsku, to się nie mogę, nie umiem jej dokończyć, a ona po łacinie sama idzie. Nie? Tak by to ma taką energię w sobie, bo jest po prostu, język jest też wspaniały, genialny jest język łaciński, ma rytmikę swoją i tak dalej. No ale teraz do czego zmierzamy, to już niech zdecyduje Łukasz, żebyśmy teraz, no właśnie, w którą stronę zmierzamy? Jak idziemy w tym kierunku tej starej liturgii, czy kontynuujemy? No, przyznam, że miałem taki tutaj niecny cel w zadaniu pytania osobistego, żeby też naszym słuchaczom no, pokazać, że nie jesteś teoretykiem, który gdzieś tam na Anselmo poczytał czy posłuchał wykładów, ale też przeżyłeś to na własnej skórze i w jakimś sensie, no tak, że też dałeś się ponieść temu rytowi, zachwycić pewnemu pięknu, które tam jest. Ja też dodam w przypisie, że mam podobne doświadczenie z tak zwanym rytem dominikańskim, którego też się uczyłem kilkanaście lat temu i też przez jakiś czas odprawiałem regularnie. Ale to było takie wprowadzenie, taki gateway trochę do tych pytań, które Lidia i Teresa mają już wypunktowane, bo one są bardzo ciekawe i związane właśnie z tym, co stare i tym, co nowe. A zatem... Tak, to ja mogę pierwsze zadać pytanie od naszych drogich słuchaczy. Jakie są rozbieżności między tym, jak brzmiała Konstytucja Soborowa, a jak zrealizowano reformę liturgiczną i z czego one wynikają? To pytanie, które się pojawiło już pod kilkoma odcinkami. No mniej więcej brzmiało ono tak, więc to jest zdecydowanie coś, co intryguje słuchaczy zwierzęcia liturgicznego. Jasne. Powiem tak, od razu zastrzegę, że byłoby, myślę naiwne i nieroztropne mówienie, że wszystko, co się przez ostatnie 60 lat wydarzyło, jest idealne i trzeba za to teraz oddać życie. Bo reformy, wszelkie reformy w Kościele, tak jak mówiłem, zawsze tak było, to powiedzenie zawsze tak było nie odnosiło się do Parakleta, tylko odnosiło się do tego, że są pewne mechanizmy, prawa nawet bym powiedział, Anton Baumstark nazywał to prawami ewolucji liturgicznej, czyli istnieją pewne prawa, na przykład jest prawo bezwładności, jest takie prawo bezwładności, które polega na tym, ja to porównuję do zawracania tankowca 200-metrowego na morzu. Jeżeli tankowiec ma zawrócić, to trwa, nie wiem, no nie chcę tutaj teraz wpaść w jakąś przesadę, ale to trwa bardzo długo i często nie widać, że on jeszcze ją właśnie zawraca. Jest tak duża operacja. I zmienianie liturgii, zmienianie zwyczajów, to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Jeśli chodzi o realizację Konstytucji Soborowej Liturgii, wiemy, że jakoś niezwykle łatwo wszystko się zmieniło, diametralnie po tym soborze. Diametralna, gwałtowny skręt, gwałtowne zmiany. Co ciekawe, trochę takie też bym powiedział naiwne. Czy one są tą dobrą naiwnością, czy jakąś naiwnością taką właśnie nieroztropną, to pewnie osądzi nas historia, bo nie łudźmy się, że jesteśmy już w ustabilizowanej sytuacji. Gdyby tak było, to nie trzeba by było ciągle nowych instrukcji wydawać, ciągle, że tak powiem, cerować różnych sytuacji jakimiś doraźnymi rozwiązaniami, które nawet trochę, można powiedzieć, kołyszą tą naszą łodzią, tak? Ja dlatego się w ogóle nie dziwię, że trochę szarpie ta reforma. Ktoś mówi tak, Sobór nigdy nie nakazał, żeby, nie wiem, zrezygnować z języka łacińskiego, tylko trochę pozwolił używać języka narodowego, tak? I nagle po czterech instrukcjach, czy trzech instrukcjach rzymskich, które, pamiętajmy, oczywiście to ktoś powie, że to był jakiś spisek, że to były manipulacje, będą też takie zarzuty. Nie dziwię się temu, no bo ludzie lubią też takie śledztwa prowadzić. Ja bym to widział w takim bardziej naturalnym kluczu. To jest po prostu tak, pewne mechanizmy, których Kościół się chyba
Chyba w sumie nie miał okazji nauczyć przez 400 lat takiej zamrożonej sytuacji liturgii od osoboru tridenckiego do XX wieku. Nie było pewnych mechanizmów i jakby pewne rzeczy szły same. Być może zbyt naiwnie, być może za szybko. Nie wiem jeszcze, co będzie. Tak? Ja bym nie dał sobie głowy uciąć, że wszystkie rozwiązania, które zostały wprowadzone, są idealne. Tak? Tu bym się aż tak bardzo nie puszył. Był taki okres, nie wiem, czy może ktoś z Was to pamięta. To był taki czas, kiedy triumfowała taka mocna formacja ruchu Światło-Życie, że myśmy już w tym wszystkim jakby uwierzyli, że to już jest właśnie szczyt w ogóle wszystkiego, że już lepiej się nie da po prostu, że już lepiej się nie da, wreszcie jest cudownie. Dzisiaj wychodzi na to, że tak cudownie nie jest, bo też pamiętajmy, że człowiek się zmienia, ludzie się zmieniają. To, co wam powiedziałem o tym, że dawniej się, trzeba powiedzieć, było Najświętszy Sakrament, a dzisiaj można powiedzieć misterium albo święte dary i my będziemy wiedzieli, o co chodzi, tak? Że dawniej trzeba było powiedzieć pocieszyciel, a dzisiaj można powiedzieć paraklet, że to nas czegoś uczy. Więc ja bym był otwarty na to, że reforma będzie troszeczkę jeszcze tutaj się ewoluowała. No, jakoś układała. Ewoluowała. Jaka była ta dynamika? Gdzie były spiski, że tak powiem, jakieś właśnie ucieczki, powiedzmy, czy rozwiązania takie właśnie taktyczne, tak, żeby otworzyć troszeczkę drzwi, a potem żeby się całkiem otworzyły. No, powiem wam tak, dzisiaj gdyby na przykład ktoś wam powiedział, że wszyscy się odwracamy w drugą stronę teraz ołtarza, że podobno w Rzymie mówią, że się odwracamy w drugą stronę, to wszyscy by powiedzieli, zaraz, chwila, pokaż mi ten dokument, pokaż mi jakiś dokument na to, pokaż adhortację, pokaż mi encyklikę. A w latach 70. poszło. Nie było problemu, tak? Ludzie to jakby naturalnie zrobili. I ja powiem wam tak, nie wiem, czy słyszeliście o takiej interpretacji, metodzie interpretacji Pisma Świętego. Jest to jeden z dokumentów Papieskiej Komisji Biblijnej w latach chyba 90. wyszedł, który mówił o tak zwanej metodzie retorycznej interpretacji Pisma Świętego. To znaczy nie zastanawiasz się nad tym, co na przykład chciał osiągnąć święty Jan czy święty Mateusz w jakimś tam zabiegu retorycznym, ale patrzysz, co mu wyszło. Przecież co mu wyszło i nad tym pracujesz. Na przykład, czy Maryja dokładnie taką zaśpiewała pieśń. Teraz historycy redakcji Pisma Świętego będą tutaj dyskutowali, a jak to ona mogła tam taki fragment czy inny zacytować, a metoda retoryczna mówi stop. Idziemy na tym tekście, który mamy i z niego wyciągamy teologię, ponieważ to jest efekt końcowy, retoryka, tutaj jakby ten retoryczny produkt, krótko mówiąc, rządzi. I ja wam powiem, że to jest, może za mało się o tym dzisiaj mówi, myślę, że za mało, że jednym z praw ewolucji też liturgii jest ta faktografia, która się dzieje. To znaczy nie musi być na wszystko wydany papier, żeby się coś wydarzyło. Czy myślicie, że wyszedł dokument, który nakazał zmianę języka greckiego na łaciński w IV wieku? No, nie było takiego dokumentu, tak? Nie było adhortacji. Teraz zmieniamy wszyscy, wprowadzamy trochę języka łacińskiego. To się wydarzało, tak? Jakby kultury się przenikały, języki były komunikatywne bardziej lub mniej. No i teraz pewne rzeczy, powiem tak, niektóre rzeczy stały się same. W cudzysłowie, tak? Jest to bardzo, bym powiedział, takie naiwne. I teraz pytanie tylko, czy w dobrym tego słowa znaczeniu, takim prostym, zwyczajnym, intuicyjnym, tak intuicyjnie, prawda? Czy też tutaj nastąpił jakiś błąd? Ja myślę, że to będzie trzeba rozważać. Na przykład to, czy naiwnością jakąś taką intuicyjnym ruchem, powiedzmy pozytywnym czy negatywnym, nie wiem, było zmiana architektury kościelnej, na przykład, nie? To, że już o kwestii ustawienia ołtarzy chociażby. Tak, tak, tak. Nawet, ale chociażby nawet miejsca przewodniczenia, tak? Wprowadzania, gdzie tabernakulum ma stać, tak? I tego typu rzeczy. One były jakoś intuicyjnie nie zawsze oparte na takich jakichś dyrektywach wprowadzane. Że jest zamieszanie, to tego nie zaprzeczam i myślę, że jeszcze dodatkowo teraz chęć powrotu do starej liturgii może tutaj
nas wszystkich wprowadzić w taką, myślę, konstruktywną rozmowę, tak? Żeby na nowo to ocenić, tak? Gdzie się może cała ta nasza, powiedzmy, działalność szła na taki, nazwijmy to, pewnej intuicyjności lat 70. Wiesz, mam takie pytanie z czatu. Pan Marcin właśnie pyta a propos tych napięć i pewnego chaosu, którego doświadczamy pomiędzy starą, nową liturgią, reforma, reformy. Pytanie pana Marcina jest takie, czy jakąś drogą szukania jedności między zwolennikami przedsoborowej i posoborowej liturgii może być zaoferowanie odprawiania nowej liturgii, ale po łacinie? Niestety w Polsce jest to bardzo rzadkie. Czy masz takie doświadczenie z taką formą i czy proponowałbyś to jako no, coś bardziej powszechnego w polskich parafiach? No, może znowu trochę szerzej. Pomysł nie jest, no tak, krótko mówiąc, jest to fajny i dobry pomysł. W ogóle zresztą generalnie on jest nawet, bym powiedział, zarządzony. Ma być realizowany na przykład w bazylikach i w sanktuariach. Tam, gdzie w bazylikach i sanktuariach nie jest sprawowana liturgia po łacinie, to jest po prostu niezgodne z przepisami, łącznie z tym, że nawet instrukcje Episkopatu Polski o tym mówią, ale że nam nie wychodzi, to tutaj jest właśnie to, jest ta inercja, jest ta bezładność czasami. Ale powiem szerzej, w moim doświadczeniu oczywiście jestem otwarty na debatę i na ciekawą rozmowę. W zasadzie nie powinno się mówić o czymś takim jak jedna liturgia. To znaczy w rzeczywistości to jest trochę jak, może nie chcę to porównywać, ale liturgia w poniedziałek o 7 rano w kościele, liturgia w niedzielę o 12, liturgia z biskupem, nie wiem, w plenerze, z papieżem na placu świętego Piotra, czy z pielgrzymką w katakumbach, to jest i jedna i ta sama liturgia, i jednak zupełnie 4 albo 5 różnych modeli. Tak? I dlatego wydaje mi się, że gdyby spojrzeć na to w takim kluczu, to w zasadzie jest tylko kwestia tego, gdzie trafisz, gdzie, na jaką liturgię pójdziesz. Jeżeli pójdziesz na liturgię, w której odprawia się po prostu w poniedziałek czy we wtorek rano mszę, zresztą ja twierdzę, że ta liturgia jest najbardziej prawdziwa. Najbardziej taka autentyczna to jest ta liturgia, która się najczęściej sprawuje. I to by trzeba było, nad tym by trzeba było się zastanowić, czy to jest ta liturgia, o którą nam chodziło. I moim zdaniem tak, moim zdaniem to jest właśnie ta liturgia, że ona jest właśnie taka bez napięcia, bez jakiegoś takiego nagrzania się na formuły, że ona po prostu jest naturalna. Tak? To jest, ona też mówi prawdę o nas, ona też mówi prawdę o księdzu, o ludziach. Zresztą w Polsce mamy i taki bardzo specyficzny też klimat, bo na przykład u nas jest ogromnie dużo, my mamy strasznie dużą mszy. I jest ich za dużo po prostu, w związku z czym te msze jakby, no, mają swój kształt związany z ilością, tak, tych mszy, gdzie na przykład nikt tego nie wymaga w prawodawcy, żeby było aż tyle tych mszy, na przykład, nie? To się oczywiście wiąże z intencjami, z ludźmi, które... Ciekawa sprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, może wy nie pamiętacie, ale może tutaj, ale może jednak tak, że był taki czas, kiedy śluby były udzielane w cudzysłowie w koncelebrze. To znaczy było 10 ślubów na jednej mszy. Tak? I ten kapłan sprawował, ja takie widziałem, takie msze, i to było normalne. Zobaczcie, tak jak się przecież święci 10 księży na jednej mszy, jak się daje dzieciom komunię 30 na jednej mszy, tak? Chrzci się 20, prawda, maluchów. Ale jak przekonasz 10 par, dla których to jest ten dzień, tak, ten magiczny dzień. I wszystko musi być dokładnie, tak jak się problem, wyśnili, prawda? I dlatego to naoglądaliście. Tak, naoglądali się właśnie amerykańskich filmów i to teraz zaczyna wchodzić. My zresztą, zobaczcie, to jest trochę tak jak z kapelanem na wojnie. No, on nie chce iść na wojnę, ale idzie z tymi żołnierzami, tak? On jakby, on nie uważa, że wojna to jest coś dobrego, ale idzie tam, gdzie są ci żołnierze. I teraz tak, nasi wierni w cudzysłowie dostali jakieś obsesji na punkcie tego wyjątkowego występu Panny Młodej, zwłaszcza na tym czerwonym dywanie, który sprawia, że ona się może poczuć jak na jakimś, powiedzmy, właśnie honorowym
kobiercu, a w rzeczywistości procesja do ołtarza to jest pokorne pójście do ołtarza, do Pana. Tak? To jest pokorne podejście, w którym w ogóle nie ma żadnego triumfalizmu. No ale teraz, jeżeli w naszych głowach się stworzy taka wizja, no to mamy po prostu taką już taki obłęd, tak? I za chwilę ten ksiądz, no to mówmy sobie tutaj, powiedzmy, jakiejś klasycznej parafii, on w sobotę odprawia trzy śluby. Nie? To te trzy śluby w naturalny sposób doprowadzą do tego, że msza o 18, którą on będzie odprawiał, to już będzie męczarnia, nie? Nie wiem, to są z was... przeciekawe takie styki, wiesz, wysokiej teologii i tak, praktyki tak. życia tak. parafialnego, no, bo... ale no, oczywiście tak żyjemy jest taką, właśnie. Taką przestrzenią. Tak. Więc może jeszcze spróbujmy, słuchaj, nie chciałbym, żebyśmy stracili ten wątek pytań, które zostały nam wcześniej wysłane, bo one były bardzo ciekawe jeszcze w kluczu... Może trochę formacji liturgicznej, trochę tego, jak liturgia na nas wpływa, jaki komunikat wysyła. I Terezo, może coś z tych pytań byś wybrała, bo też przejrzeliśmy je wcześniej i bardzo nam się podobały, więc... Właśnie to pytanie, jedno, które tutaj jest takim, ja nie będę go cytowała w całości, ale to jest taki wątek, który się przewija w tych pytaniach i on myślę, że trochę nawiązuje do tego, o czym była teraz mowa, bo tu się pojawiał taki temat, nie wiem, powiązania na przykład zmiany, tak, reformy liturgicznej z sekularyzacją postępującą, tak, co było pierwsze, czy najpierw sekularyzacja i dopiero później reforma, czy na odwrót jednak reforma jest winna tego, ale jest tu taki ciekawy wątek tego, jakby taka obserwacja doświadczenia niektórych słuchaczy, że no te środowiska w cudzysłowie tradycyjne, tak, no, że są takie bardziej, nie wiem, skupione, takie bardziej uformowane, że jak się idzie właśnie na taką zwykłą liturgię, właśnie taki także. Duch czci i szacunku, nie, jak się idzie na zwykłą liturgię w cudzysłowie, no to jest to takie luzackie i właśnie to jest wątek, który się o dziwo dość często przejawia. I tak się zastanawiałam, czy można w tym kontekście właśnie, o czym teraz była mowa, czy można się do tego jakoś odnieść, nie, jak... Czy to jest odbiór, stara liturgia lepiej nas uczyła czci i pokory, a nowa na przykład, nie wiem, wysyła taki sygnał, nie wiem, innowacji i spontanu i jakiejś takiej żywiołowości zamiast właśnie, no nie wiem, tego, co, nie wiem, czy chwytasz tę dychotomię, ale to w naszych pytaniach bardzo często powracało, czy ludzie gdzieś mają takie doświadczenie, że stara msza równa się właśnie ten duch czci, nabożeństwa, właściwego stosunku do sakrum, tak? A nowa liturgia otwiera liturgia takie niebezpieczne drzwi tak. do no, sekularyzacja, do banału, tak. tak. No i że właśnie świat wdarł się nam w liturgię. Tak, nawet przewijał się ten komentarz, że jednak na mszach trydenckich ludzie są dużo bardziej elegancko ubrani, skupieni. A dzieci grzeczniejsze? Dzieci grzeczniejsze, tak, tak, nie tak. Nie biegają. Tak, tak. A to. Już na tej nowej mszy to i ludzi w dresach z logo, z wiadomą firmą można spotkać i jednak tej atmosfery skupienia tak nie ma. I w sensie my to nie mówimy po to, żeby to wyśmiewać, nie? Ale jest to jakiś taki jakby wątek, który się przewija i który się powtarza, nie? Tak, tak. To jest też moje doświadczenie. Oczywiście ja przecież bardzo sobie też ceniłem takie doświadczenie rozmodlonej wspólnoty, bardzo świadomej tego, co się dzieje na mszy świętej. Dużo bardziej, jak wiemy, świadomej niż często nasi standardowi wierni, którzy są nawet robione badania, bo w Stanach były robione takie badania, którzy na przykład mają taką rozmiękczoną i rozcieńczoną teologię moralną w tym nowym wydaniu, czy powiedzmy podejście do trudnych tematów, takich jak na przykład ochrona życia. A w środowiskach tradycyjnych, gdzie było to zdecydowanie lepsze, tak, wynikowo. I teraz w pewnym sensie myślę tak, zresztą to się pojawia w opracowaniach, też w studiach, czy w rozmowach naszych na temat liturgii. Ci, którzy przychodzą na mszę trydencką dzisiaj, albo mogli na nią przychodzić jeszcze do niedawna, to jest po prostu, słuchajcie, elita. To jest naprawdę elita. Ludzie, którzy są odczytani, ludzie, którzy są bardzo pobożni, którzy są niezwykle dobrze też przygotowani, albo się natychmiast jakby też poczną często świeżo nawróceni, bardzo, bardzo tacy aktywni, tacy właśnie mocno energetycznie nakierowani na konformację liturgiczną, na przeżywanie tej tajemnicy, która w liturgii się odbywa. Ale
To jest właśnie to pytanie o tę wielość form liturgicznych. Nie? Jest też ta masa ludzi, do której po prostu to nie dociera. I ciekawa rzecz, że ja tutaj nie robiłem badań, nie jestem też historykiem jakimś specjalnym, to aż tak bardzo nie, historia nie jest dla mnie aż taką przestrzenią, w której chciałbym się wypowiadać zbyt dużo. Ale wiemy na pewno, że ksiądz Sobeczko kiedyś pisał o tym takie artykuły, już nie pamięci ksiądz Sobeczko, liturgista z Opola, że poziom uczestników liturgii w latach 50., 40., 50. i 60. to nie był ten poziom, bo nie byli ci tacy sami wierni, jak mamy dzisiaj na mszach trydenckich. To jest zupełnie inny wierny. I trochę jak mówiłem o tych kapelanach, którzy idą na wojnę. Ja myślę, że gdyby tak porządnie przycisnąć, tak, osoby, które mogłyby wpływać na liturgię, to pewnie wielu z nich byłoby za tym, żeby ta msza była pełna pokoju, pełna takiego wyciszenia, pełna skupienia, pełna takiej świadomości, przed którą stoimy, ale jakby nie panują, brzydko mówiąc, nad tym, co się dzieje na świecie, że ten wierny w ogóle nie mówi tym językiem, tak? Sądzę, że tym ruchem właśnie Benedykta XVI można było sporo tutaj naprawić, ale jak rozumiem, papież Franciszek ocenił to trochę w takim kluczu globalnym, bo to, co my widzimy w Polsce, to jest Polska, ale to, co widział papież, czy generalnie osoby odpowiedzialne za to, widziały w tym jakąś rozrubę, jakąś zadymę, tak, która się odbywała na nawet w rodzinach. Nawet w rodzinach wiemy, że ludzie sobie, że tak powiem, potrafili wypominać, tak, kto jest z jakiego nurtu. Także tutaj zgadzam się, że ta nowa msza jest dopasowana bardziej do nowego człowieka. A ten nowy człowiek to jest trochę taki, nad którym w pewnym sensie można, ale w pewnym sensie nie da się zapanować, tak, nad jego mentalnością, jego rozwojem. Ja widziałem takie msze, na których dzieci były bardzo grzeczne i to było całkiem ciekawe. No ale cóż, no, pozostaje mi się zgodzić. Ja na przykład, jeśli odprawiam mszę nową, to nawet niektórzy się dziwią, że przed mszą jestem taki, prawda, wyluzowany, wesoły, rozgadany. Po mszy też do każdego podejdę, ale na mszy w ogóle się nie zajmuję tymi, nazwijmy to, kontaktami, tak? Ja jestem stoję przed Panem i chciałbym, dlatego też uczę na zajęciach diakonów na przykład, tak odprawiajcie mszę, tak się módl, stojąc przed ciałem i krwią Chrystusa, żeby wierni patrzyli się na ciało i krew Chrystusa, żeby byli zainteresowani, co ty tam masz, co ty tam w ogóle robisz, nie? Dlaczego ty tak jesteś skupiony przy tym ołtarzu. I to jest pewna postawa, której my musimy przede wszystkim uczyć księży. Sądzę, że wiele tutaj zależy od księży. Ja tego też uczę na ślubach. Mówię, panowie, idziesz do tego powitać tych państwa tam na w przedsionku. Tam jest napisane w rubryce, że kapłan wita, prawda, w serdecznych słowach młodych. Nie? Ta serdeczność nie ma polegać na tym, że ty teraz sobie jakieś żarty robisz, czy próbujesz ich rozluźnić na siłę, tylko serdeczność polega na właśnie nastrojeniu do tego, jak ważne jest to i piękne wydarzenie. Tak? Więc to nie musi być wcale zabawne. Nie musi być wcale zabawne. Zwłaszcza, że to nie jest zabawne, nie? Bo to nie jest zabawne. To, nie? Wiesz, tak naprawdę tutaj poruszyłeś coś takiego bardzo technicznego i praktycznego. Myśmy rozmawiali wcześniej przed naszym spotkaniem o tym, co chcielibyśmy od ciebie usłyszeć, tak właśnie z tych praktycznych podpowiedzi. No i mówisz, że diakonów uczysz tego, żeby robili to i tamto. A czego byś uczył ludzi w zgromadzeniu, wiernych? Na co mają na przykład patrzeć? Bo to nie jest wcale oczywiste. Czy mam patrzeć na księdza, mam patrzeć na ołtarz, mam patrzeć na krucyfiks, może na witraż gdzieś tam? Czy, no właśnie, jak tą uwagą w ogóle zarządzać, nie? Jakaś twoja podpowiedź Jasne. Dla zwykłego wiernego w ławce. A to jest niezwykle ważne. Jesteśmy, słuchajcie, mamy w ogóle tak pechową sytuację w tej całej komunikacji, która się wydarzyła po soborze, bo do tego wszystkiego, do tej intencji obrócenia się do ludu i to, jak czytam na przykład taki jest artykuł, no ciekawy, w Encyklopedii Liturgii, takiej włoskiej, Piera Żunela, czy Żunel,
który wyraźnie mówi o tym, że stanie tego kapłana może nie tyle przodem do ludu, czy tyłem do tabernakulum, co utworzenie, nazwijmy to, takiego teologicznego kręgu wokół ołtarza, bo o tym jest w ogóle, stąd się w ogóle cała ta, że tak powiem, zadyma wzięła. Tam nie chodziło o stanie przodem, tylko o to, żeby przywrócić wręcz dosłownie, może nawet, nie wiem czy naiwnie, czy nie, ale dosłownie, tę formułę, którą stosujemy w kanonie rzymskim, circumat stantes, tak? Circumstantes. Wszyscy stoimy wokół tego ołtarza. I to stanie wokół ołtarza, czym miałoby być? Niekomunikacyjnym rozwiązaniem, które niestety się wdarło, a wdarło się dlatego, że dlaczego mówię o tych pechowej rzeczy, bo do tego wszystkiego doszły jeszcze mikrofony, które spowodowały, że osoba stojąca przy tym mikrofonie po prostu czuje się jak na występie, jak na koncercie, jak na teatrze. Ja tego też uczę chłopaków. Mówię, słuchajcie, zapomnij, musisz sobie wyłączyć tę funkcję, że ty stoisz przy mikrofonie. Ten mikrofon generalnie jest ci niepotrzebny. On jest tylko grzecznością dla wiernych, którzy mają być dopuszczeni do tego świętego tekstu, który wypowiadasz, ale ty masz go w ogóle mówić nie do nich, tak? Ty ten tekst mówisz cały czas do Ojca. I teraz, żeby nie uciec za daleko od wątku, bo tematy są genialne, ale na co masz patrzeć jako wierny? Przede wszystkim ja bym miał tak. Wierny powinien się patrzeć na dwie rzeczy. I ma przywilej, którego nie ma kapłan, bo kapłan musi podjąć ofiarę. Myśmy przez odwrócenie się do ludu, czy powiedzmy po drugiej stronie, stanąwszy po drugiej stronie ołtarza i mówiąc w języku narodowym, popełniliśmy na sobie jakby takie dwie rany sobie zadajemy w jakimś w imię czegoś dobrego, co z tego wynika. Po pierwsze rezygnujemy z języka łacińskiego, który nam pomaga nie fantazjować w narodowym, nie robić jakichś wstawek, nie wymyślać nic nowego, tak? Więc łacina nas chroniła i zrezygnowaliśmy z tej ochrony dla lepszego komunikowania tych modlitw ludowi. Po drugie straciliśmy strasznie ważną rzecz, albo bardzo ważną rzecz, czyli ikonografię. Zobaczcie, jak są ustrojone i udekorowane apsydy kościołów. Te ściany, prawda, za ołtarze, tak zwane ołtarze. Te wszystkie właśnie ikony. To ma nam pomagać się modlić. I teraz ja tego nie widzę. Ja widzę tylko, jak jeszcze jestem we Włoszech, we Włoszech to jest jeszcze, widzicie, stoi kapłan i widzi to, co widzi? Widzi cały kościół ludzi, który macha tymi takimi zeszycikami przed sobą, bo się chłodzą. Wachlarzyki. Robią wachlarzyki. To chłodzenie, tak? Takimi wachlarzykami. Takie wachlarzyki. I ty widzisz takie rzeczy i ty masz się teraz skupić. W związku z czym kapłan podejmuje dwie ofiary w imię czegoś. I teraz w imię czego? Niestety, jak to ja czasami na wykładach mówię, dlaczego? Dlaczego się obrócono? Tak? Dlaczego to obrócenie nastąpiło? Dlaczego kapłan nie patrzy tam, gdzie ludzie? Odpowiedź pierwsza brzmi nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego. A druga, no to możemy się domyślać i tak dalej, i szukać w studiach. Natomiast wracając do pytania, co ma zrobić kapłan? Ja na miejscu przy ołtarzu patrzę się albo na święte postacie, albo wręcz jakby w górę, jeżeli mam krzyż na ołtarzu, to oczywiście się wspomagam tą ikoną Pana Jezusa. Ale wierni mają do wyboru dwie rzeczy i moim zdaniem to jest istotne. Oni powinni patrzeć na ołtarz, na miejsce, na którym się ta ofiara spełnia, nie na kapłana. Jakby nie muszą się na nim skupiać. I to też im trochę może utrudniać, nie? No bo stoi naprzeciwko ktoś, ale on stoi dlatego naprzeciwko, żebyśmy razem stanęli wokół ołtarza. To jest takie, myślę, dosyć. To aż na tym pisał ten Pierre Jeunel. Pierre Jeunel mówi o tym, żeby to było wspólne składanie ofiary. Żeby nie było takiego poczucia, że kapłan jest tylko tym ostatnim, nazwijmy to, reprezentantem, który ma wszystko dokonać, a my jakby się za jego modlitwą kryjemy, tylko my naprawdę bierzemy czynny udział w składaniu tej ofiary. I teraz, jeżeli by się udało wiernemu skoncentrować na ołtarzu, to jest to, na co powinien robić. Powinien się
patrzeć z podziwem na to, co się dzieje na ołtarzu. Czy jest to możliwe? Myślę, że architektura kościelna trochę może to utrudniać, tak? Jeżeli ten ołtarz na przykład jest tak ustawiony, że tych świętych postaci nie widać na nim, tak? Z kościoła. No ale prawda jest też taka, że w starej liturgii to też nie było widać, nie? Więc tutaj zostaje nam skupienie się na ikonografii. Dlaczego nie? Dlaczego nie? To takie pytanie, które troszeczkę może gdzieś rezonować z tym, od naszego słuchacza na żywo. Michał pyta o wpływy wschodnie. Tak sobie pomyślałem, że to rezonuje, dlatego że wschód się kojarzy właśnie z tym bogactwem ikonografii i tam raczej nie ma problemu z patrzeniem na coś, bo właśnie wschód jest pełen wyobrażeń i tak dalej. Ale pytanie Michała jest takie. Słyszałem, że niektóre elementy posoborowej reformy rytu rzymskiego czerpały inspirację z rytów wschodnich, na przykład czwarta modlitwa eucharystyczna. Czy to trafny opis, czy jest może więcej takich elementów? A ja dodam od siebie, czy to dobrze, czy źle, że ryt rzymski, bo chyba trochę znam odpowiedź, że jednak gdzieś te inspiracje były, prawda, w jakimś zakresie. Tak, no, inspiracje były. Ja tak jak powiedziałem, nie chciałbym się zagłębiać za bardzo w historię, no, ale przykładowo różnica między rzymską a wschodnią liturgią jest taka, że rzymska liturgia jest trzeźwa, tak, a liturgia wschodnia jest kwiecista, o tak, w ten sposób. Albo rzymska jest lakoniczna, a grecka czy rzymska, a wschodnia jest kwiecista i taka wylewna. I tam, gdzie Rzym by się zatrzymał na jednym, na przykład na jednej formule, to Grecja ją powtórzy trzy razy. Przykładem jest Baranku Boży, przykładem jest Kyrie eleison, tak? To są te wezwania, które w liturgii greckiej są mnożone w bardzo, bardzo długich sekwencjach, bo to jest kultura zupełnie innego rodzaju, innego typu. Rzymska liturgia jest bardziej trzeźwa, ale ma te powiedzmy powiązania z liturgią wschodnią, chociaż wydaje mi się, że w tej mentalności zachodniej, w której my też tkwimy, my sobie jednak bardziej cenimy konkret, taką lakoniczną, ale celną formułę, tak? I na przykład moim zdaniem to bardzo widać w trzeciej modlitwie eucharystycznej, bardziej niż w czwartej, bo w trzeciej ta końcówka modlitwy eucharystycznej jest taka łzawa, że aż po prostu normalnie nie pasuje do tego, co my mówimy, tak? Jest taka opanowana początkowo, a potem nagle gdy otrzesz wszelką łzę z naszych oczu, bo widząc Ciebie Boże, jakim jesteś, będziemy Ciebie bez końca chwalili i tak dalej. Tam o tych łzach jest w tej formule dla zmarłych. Ona jest taka niezwykła, taka nietypowa. Inną taką nietypową wrzutką z liturgii wschodnich jest to, co zrobił ojciec Kalabuik i ojciec na imię miał Jezus, zresztą to był nasz wykładowca, sobie przypomnę, Castellano, którzy stworzyli mszał maryjny tak zwany. Nie wiem, czy pamiętacie, czy używacie czasami, albo chodzicie na takie liturgie, kiedy używa się tych formularzy maryjnych. Te prefacje maryjne są tak kwieciste, tak jakieś wybujałe, że no po prostu kompletnie szokują też. A to jest w ogóle inny temat szokowania, bo ja jestem akurat tym apostołem pewnego stwierdzenia, że w liturgii na szok nie powinno być w ogóle miejsca, że musimy być zawsze przygotowani i tak dalej. Zgadzam się, że ten wschód trochę się odezwał, ale czy to dobrze? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że lepiej trzymać się rzymskiej, takiej, nazwijmy to, chłodnej formuły, która jest dla nas specyficzna. Zresztą zobaczcie, nasi wierni są przyzwyczajeni do życia na zegarek, nie? Msza się zaczyna o tej godzinie i ma się skończyć za godzinę, to już jest za późno, nie? To w ogóle co to jest, skandal, nie? A jak to, 50 minut wystarczyłoby, nie? I to jest myślenie człowieka, który wie, po co takie przedłużanie tego wszystkiego, nie? Co jeszcze ktoś powie? Żeś wszystko to powiedział, nie? A wschód tego nie ma, nie? Wschód się nigdy nie śpieszy, ma na wszystko czas i uwaga, nie mają tylu mszy. Znowu do tego wracam. To prawda. A skoro już wspomnieliśmy o zachodzie i o czasie, to zerkam na zegarek i myślę sobie, że jeszcze jednym pytaniem cię, Dominiku, w tej chwili zbombardujemy. Patrzę na Terezę.
Ja trzymam. Tak? trzymam pytanie, które tu się przewija i bardzo by go było szkoda, biorąc pod uwagę to, jakby te poprzednie wątki, bo tu się przewija takie pytanie, no, tam była tam mowa o tym właśnie stary ryt i nowy ryt i tak jak właśnie słucham, miałam wrażenie, że jakby problem z tymi, nie wiem, czasami środowiskami takimi luzackimi, tak, tego nowego rytu, no, że jest kwestia niekoniecznie tego, w jakim rycie jest odprawiane, natomiast jakie my do tego mamy podejście, nie? No i taki wątek, który się tu przejawiał, był w takim razie okej, jeśli mamy w cudzysłowie nową liturgię, tak, no to na co taki zwykły Kowalski, na co wierny ma zwrócić uwagę, jeśli chce ją przeżywać jakoś głębiej? Czy to jest kwestia, nie wiem, korzystania ze starej liturgii, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś studium? Jak taki zwykły zjadacz chleba może w tej sytuacji, która jest teraz, jakoś, nie wiem, zgłębiać, iść w tym kierunku, żeby, no, żeby to nie była kwestia tylko, nie wiem, poluzowania formy albo skrócenia? Powiem o tak. Niestety mam złą wiadomość. Właściwie nic od tego wiernego nie zależy. To znaczy problem jest zawsze i wyłącznie po stronie nas. To, co my przypilujemy w Kościele, tak będzie. Na przykład to, co teraz siostra Teresa pyta, jak on ma się przygotować taki wierny, na przykład do tej mszy świętej. Na przykład jest taki przepis, który mówi o ogólnym wprowadzeniu do mszy rzymskiej, do nowej liturgii, że przed mszą ma być cisza w Kościele. Że przed mszą ma być kilka minut całkowitej ciszy, żeby się wierni mogli przygotować. Albo, no i teraz tak, zatrzymajmy się tylko na tym. Ta cisza ma do czegoś służyć, tak? Tymczasem, co robimy my? To znaczy, to oczywiście nie jest tak, że to wszystko robi ksiądz, bo to nie jest zawsze wina tam księdza, ale po prostu nie panujemy nad wszystkim, co jest jeszcze innym tematem formacji. I teraz tak, jakaś tam, powiedzmy, grupka odmawia różaniec, tak? Przed mszą, albo jakąś koronkę. Tak, i teraz ta ekipa ciśnie ten różaniec, brzydko mówiąc, przepraszam, do samego końca, tak, do samego końca, aż po prostu, lub ewentualnie jeszcze skończy na tyle wcześnie, żeby organista mógł się rozgrzać, tak, przed mszą, i on teraz zaczyna śpiewać albo grać. I gdzie jest ta cisza? Zobaczcie, że my jeszcze nie zrealizowaliśmy tej reformy i dlatego niektórzy nawet mają żal do Benedykta XVI, że jakby machnął ręką, tak, na to, że to się uda i wprowadził jakby taką przypominajkę, tak, że to powinno być inaczej, że można to zrobić inaczej, ubogaćcie się. Może to była nawet i dobra droga, tak? Czy ona to kończy nas zaprowadziła? No raczej nie skorzystały z tego tłumy, tak? Które miały się czegoś dowiedzieć. Więc ja zła wiadomość jest taka, że to bardzo dużo zależy od nas, od tych, którzy odpowiadają za to, co będzie się działo na mszy świętej, ale są teraz, jest też taki właśnie, widzicie sami, czas synodów, słuchania, rozmawiania. To nie jest tak, że tego się nie da zmienić. Wydaje mi się, że oczekiwanie na to, żeby chcieć się, powiedzmy, na przykład przygotować do mszy w ciszy, czego wymaga mszał, żeby to wręcz, no, jakby pomóc, nie, tym duszpasterzom, którzy no, nie mają już czasami siły. Mówię wam to ze własnego doświadczenia. Ksiądz, który odprawia czwartą mszę albo trzecią, zresztą jest w ogóle nielegalne, my za głośno nie mówimy, to tak naprawdę, no prawie, nie zawsze oczywiście, no mają są na to pozwolenia, ale on już po prostu, dobra tam, nie? Już jest po prostu, już tego nie przypilnuje. Dlatego ja tak bardzo jestem tutaj skoncentrowany na tym, żeby czasami jakby zgasić jakiś taki trochę może przedwczesny entuzjazm, że coś się może samo udać przez jakiś dekret. No, trzeba wziąć pod uwagę kontekst, tak? Jakie zmęczenie ludzi, przepracowanie, brak takiego poczucia święta, tak? Tej nieumiejętność korzystania z ciszy. Tu jest miejsce na katechezę, nie? To tak to widzę. Przestrzeń do duszpasterstwa liturgicznego. Aż się prosi, żebym może w takim razie tak ulokował produkt. Jako prezes. No właśnie, bo zanim właśnie podziękujemy naszemu gościowi i naszym słuchaczom i widzom. No, ta przestrzeń katechezy w wielu diecezjach, w wielu zakątkach Polski jest zagospodarowana na szczęście. Oczywiście można dużo więcej robić, ale zachęcam was wszystkich słuchających czy oglądających nas, żebyście faktycznie poszukali takich miejsc, gdzie możecie poznać głębie
wiary, tradycji liturgicznej i to lokowanie produktu tak następuje właśnie. Mamy w najbliższych miesiącach 3 edycje liturgicznych rekolekcji dla rodzin. To jest coś, co robimy od jakiegoś czasu my jako Ośrodek Liturgiczny z Krakowa, dominikański. Zapraszamy rodziny z małymi dziećmi i chcemy każdej grupie wiekowej dać szansę doświadczenia katechezy liturgicznej, a potem pięknej liturgii i liturgii godzin Eucharystii. Także zajrzyjcie proszę na naszą stronę Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny, rekolekcje liturgiczne dla rodzin, 3 edycje w marcu i kwietniu, a zatem Wielki Post, przygotowanie do Wielkanocy, a także Mistagogia Paschalna. To jest jedna taka polecajka. Druga, słuchajcie, trafiłem ostatnio na bardzo ciekawą książkę, która wyszła w tym roku, w 60. urodziny Konstytucji Liturgicznej o Konstytucji o Liturgii Świętej, ale też to jest dobre wprowadzenie do w ogóle czytania Soboru pod redakcją księdza Roberta Woźniaka i księdza Piotra Roszaka, Żywe dziedzictwo Soboru, komentarze do tekstów Vaticanum Secundum. Jest bardzo dobry tekst o tej naszej Konstytucji, tej pierwszej chronologicznie. Warto poczytać, wgłębić się. Jeśli myśmy czegoś nie powiedzieli, to tutaj myślę, że to znajdziecie. Są też pytania o to, co teraz, co dalej, o te wyzwania współczesne, a także inne ważne dokumenty soborowe. Ta książka, Żywe dziedzictwo Soboru, komentarze wydało wydawnictwo Znak w tym roku. To tak z moich polecajek. A teraz myślę, że no cóż, chyba pora podziękować. No, podziękowania, tak, tak. To w pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo podziękować księdzu Dominikowi za tak liczne odpowiedzi na nasze liczne pytania. Za te taką... Liczne i głębokie i wieloaspektowe. Dokładnie. Za tę fascynującą wędrówkę po wielu wątkach związanych z liturgią, bo rzeczywiście nad wieloma tematami, wiele tematów dzisiaj poruszyliśmy i pewnie jeszcze można byłoby długo rozmawiać, ale zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy związanej z liturgią i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy i też zachęcamy. Mamy nadzieję, że ten dzisiejszy live będzie właśnie taką zachętą do tego, żeby samemu też przysiąść i studiować, aby lepiej się w tej przestrzeni liturgicznej poruszać i oczywiście, aby się lepiej tą liturgią modlić. Też dziękujemy naszym drogim słuchaczom i widzom, no bo dzisiaj się spotykamy też na wizji, za to, że z nami byliście, za waszą cierpliwość też związaną z lekkimi początkowymi problemami, ale cieszymy się, że je przezwyciężyliśmy i że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać i razem porozmawiać. No i też rozmawialiśmy dzisiaj o tym, w sumie ksiądz Dominik mówił, że lepiej, żeby liturgia nie szokowała, ale ja chciałabym podziękować studiu Szok, bo właśnie w nim jesteśmy. Realizator Błażej oraz krakowskie studio Szok. Tak, tak. Nas gościnnie przyjęło. Rozmawiamy. Dziękujemy. Dokładnie, dziękujemy. No i naszemu realizatorowi szokowemu, Błażejowi Hadro, również dziękujemy za realizację dzisiejszego live'a. A zatem do usłyszenia już wkrótce. Będzie dokładnie specjalny odcinek zwierzęcia okołoświątecznego. Przyjdzie do was już za dni kilka, tak. A potem widzimy się po małej przerwie po nowym roku. Wszystkim wam życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.